Partnerem dzisiejszego odcinka jest broker XTB. Rejestrując się przez link w opisie filmu, możesz zacząć inwestować w akcje bez prowizji. Nieraz spotkaliśmy się ze stwierdzeniem, że skup akcji własnych przez spółki, czyli tak zwane buybacki, to czynnik, który w ostatnich latach mocno wpłynął na wzrosty na giełdach. Narracja prowadzona jest w tym kierunku, że firmy skupują własne akcje najbardziej w okresach szczytowych, czyli kiedy jest drogo, a w trakcie bessy, czyli w okresie, w którym właśnie powinno się zwiększyć aktywność zakupową, spółki te mocno ograniczają skupowanie własnych akcji. I przez to, rzekomo, działają dokładnie na odwrót niż jak się powinno robić, czyli skupują, kiedy jest drogo i sprzedają, kiedy jest tanio. Dodatkowo ten skup własnych akcji powodować ma, że rynek akcji nienaturalnie mocno ciągnięty jest do góry, a przez to ma też dochodzić do tworzenia się baniek spekulacyjnych. Niby to brzmi logicznie, a może jednak to się wcale nie zgadza. Więc dzisiaj w filmie przyjrzymy się temu tematowi i zestawimy buybacki z dywidendami. I postaramy się znaleźć odpowiedź na pytanie, co dla inwestora jest bardziej korzystne. Czy skup własnych akcji, czy dywidendy. Wiem, że temat może być polaryzujący dla wielu, bo zauważyliśmy, że duża liczba uczestników rynku patrzy na giełdę właśnie w tych dwóch podstawowych kolorach. Albo potępiają buybacki, albo potępiają dywidendy. Dlatego ten materiał może tym bardziej będzie dla Ciebie ważny, szczególnie jeżeli jesteś albo mocno za jednym, albo mocno za drugim. Także jeżeli to brzmi ciekawie, to zapraszam na odcinek. Cześć i witam Cię na kanale Giełda Inwestycje Trading, który powstaje przy współpracy z blogiem Pamiętnik Giełdowy, którego autorem jest mój brat Daniel. Jestem Patryk. Na początek musimy sobie wyjaśnić pojęcia, którymi będziemy się dzisiaj zajmować. Zacznijmy od dywidendy. W najprostszej definicji dywidenda to część zysku, którą wypłaca się akcjonariuszowi. Nie każda spółka wypłaca dywidendę i firmy, które dywidendą się dzielą, muszą w pierwszej kolejności wypracować zysk netto. Inaczej nie ma się czym dzielić ze swoimi akcjonariuszami. O dywidendach przygotowaliśmy już oddzielny film i jeśli chcesz na ten temat trochę więcej się dowiedzieć, to zapraszamy na niego. Tutaj w prawy górny róg ekranu możesz kliknąć, żeby do niego przejść. I skoro tematem dywidendy się już kiedyś dokładnie zajęliśmy, to w dzisiejszym filmie skupimy się bardziej na buybackach, czyli na skupywaniu własnych akcji. Buyback to inaczej zabieg, w którym spółka nabywa własne akcje, które są notowane na giełdzie. Po takim skupie spada liczba dostępnych w wolnym obrocie akcji i tym samym zwiększa się zysk na jedną akcję, czyli w tym również zysk inwestora. Istnieje kilka rodzajów skupu akcji własnych. Czasami firmy w ten sposób chcą się chronić przed przyszłymi możliwymi zagrożeniami wrogiego przejęcia, bo tym sposobem zwiększają posiadanie własnych udziałów. Drugim może być zapłata pracownika. Kolejnym może być dojście do wniosku, że obecna wycena spółki jest tak niska, że warto odkupić własne akcje po zaniżonej cenie. No i czwarte to może być to, że wykup celem zwiększenia udziałów akcjonariuszy i w tym scenariuszu wykupione akcje zostają zniszczone. Szczególnie właśnie ten czwarty scenariusz, powód skupywania własnych akcji powoduje wzrost w ich cenie, gdyż mniej akcji na rynku równa się wzrost wartości dostępnych akcji, bo przez skup własnych akcji rośnie zysk na jedną akcję i szczególnie ten rodzaj buybacków jest najczęstszym powodem, dlaczego dana firma się na ten zabieg decyduje. Nazywane to jest też opieką nad kursem. Ta opieka krytykowana jest jako sztuczne podnoszenie cen akcji i jednocześnie najczęściej określana jest jako główny powód, dlaczego rynek akcji w ostatnich latach tak mocno wzrósł, tak? Jak się mówi. Kto nas ogląda, ten wie, że my lubimy weryfikować tego typu teorie, bo często się okazuje, że mają one błędne podstawy. Więc sprawdźmy, jaki wpływ na wycenę akcji miał w ostatnich latach skup własnych akcji dla kilku różnych przypadków. Według najaktualniejszych dostępnych danych w S&P 500 w 2021 roku skupiono akcje o wartości 1080 miliardów dolarów. Przypominam, że amerykańskie billions to w Europie miliardy. Kwota zdaje się być niewyobrażalnie duża, ale ile to tak naprawdę jest? Sprawdźmy wycenę całego rynku S&P 500. Obecnie kapitalizacja wynosi 40,15 bilionów dolarów. Europejski bilion to amerykańskie trillions, tak? I następnie przeliczmy, jaki procent wartości akcji został wykupiony. Rachunek jest prosty i wychodzi na to, że skupiono 2,68% akcji. I przypomnijmy sobie pytanie, czy skup akcji własnych znacząco wpływa na wycenę rynku?
Pewnie troszkę tak, ale wcale nie tak bardzo, jak wielu z początku się mogło wydawać. Tym bardziej, że po drugiej stronie mamy jeszcze dywidendy, czyli czynnik, który na sam kurs akcji wpływa negatywnie, bo wypłacona kwota z tytułu dywidendy zostaje w kursie akcji o tę dywidendę skorygowana. W ostatnim kwartale wypłacono w sumie 549,3 miliarda dolarów w formie dywidendy i teraz uwzględniając tę wartość do wielkości skupu akcji własnych spółek, wychodzi na to, że realny wpływ na rynek jest jeszcze mniejszy. Można już się domyśleć, że te zagrożenia przez buybacki, że są one takim sztucznym podnoszeniem wartości, raczej nie są dużym czynnikiem wpływającym na ogólną wycenę całego rynku. Mimo to, nagłe przerwanie skupowania akcji własnych może powodować delikatne zwolnienie tempa wzrostu rynku. Ale w tym zdaniu podkreślam słowo delikatnie, tak? Przy tym sam powód do przerwania tego zabiegu byłby możliwy tylko poprzez ewentualnie nowe regulacje ze strony polityki. Możemy teraz przejść do kolejnego punktu, który często jest krytyką buybacków i jest to ten, że spółki najwięcej skupują własne akcje w okresach szczytowych hossy i kiedy nagle przychodzi BESA, zmniejszają wykup własnych akcji. Czyli innymi słowami skupują własne akcje, kiedy one są drogie, a gdy stają się tańsze, nagle przerywają. Bardzo dobrze to widać na tym wykresie. Krótko przed przejściem do BESY w latach 2007-2009 skup własnych akcji był najwyższy w dotychczasowej historii. Ale podobnie wyglądało to również z dywidendami. Wtedy również spółki w rekordowych ilościach wypłacały swoje zyski w formie dywidendy. Gdy przyszła BESA, zarówno buybacki, jak i dywidendy się załamały. Dywidendy mniej, ale też spadły. Dlaczego dywidendy spadły mniej od buybacków, to za chwilę wyjaśnię. W okolicach koronawirusowego krachu z 2020 roku sytuacja wyglądała bardzo podobnie. Do okolic szczytu przedsiębiorstwa w rekordowych ilościach skupywały własne akcje i gdy przyszedł krach, nagle spadła chęć do dalszego skupywania własnych akcji. Dlaczego tak się dzieje? Wiadomo przecież, że korzystniej jest skupywać akcje, kiedy one są tańsze. Dlaczego więc spółki w okresach spadków nie zwiększają buybacków? Rolą spółki wcale nie jest market timing, czyli wyczucie najbardziej korzystnego momentu do skupywania własnych akcji, bo tym zajmują się inwestorzy. Spółki skupują własne akcje wtedy, gdy wypracowują zyski. Wtedy, kiedy stać te spółki po prostu na te skupowanie. A gdy przychodzi kryzys, czy to w formie BESY, jak w latach 2007-2009, czy w formie krachu, jak podczas pandemicznego spadku w 2020 roku, wtedy spółki muszą uwzględnić potencjalne przyszłe zagrożenie i gotówkę, którą przeznaczały na skup własnych akcji, muszą zatrzymać na czarną godzinę. I gdy zyski spółek ponownie zaczynają rosnąć, wtedy również wzrastają buybacki. Przy dywidendach wygląda to podobnie, jednak tu spółki są mniej elastyczne. Niektóre firmy wypłacają dywidendy tylko dla utrzymania statusu takiego arystokraty dywidendowego, czyli firmy, która nieprzerwanie od minimum 25 lat rok w rok zwiększa wypłatę dywidendy. Kolejnym powodem, dla którego rzadziej dochodzi do tak drastycznego przerwania przeznaczania zysków na wypłatę dywidendy, jak w przypadku cięcia buybacków, jest ten, że niektóre fundusze, jak na przykład ubezpieczyciele, mogą inwestować tylko w takie aktywa, które generują cash flow, czyli które wypłacają dywidendę. Kiedy więc spółka przerwie dywidendę, bo ma jakieś problemy, wylatuje z portfeli tych funduszy. A to przy wielkościach, jakie te fundusze trzymają, może wywrzeć bardzo dużą negatywną presję na kurs akcji, a na tym nikomu nie zależy. Więc w tej kwestii jest mniej elastyczności. I właśnie dlatego często spółki dywidendowe w okresach kryzysowych rzadziej dokonują drastycznych cięć, bo nie mogą sobie tak o na to pozwolić. Ma to swoje pozytywne strony, jak i negatywne, bo wśród pozytywów wymienić można większe prawdopodobieństwo dalszego otrzymywania cash flow i to również w okresach kryzysowych, ale wśród negatywów wymienić można nieracjonalne trzymanie się dotychczasowej strategii, mimo że warunki rynkowe na to nie pozwalają. I nieraz zdarzyło się, że spółka kontynuowała wypłacanie dywidendy tylko dla przed chwilką wymienionych argumentów i to mimo tego, że właściwie nie mogli sobie na to pozwolić. Bardzo dobrym przykładem tego, takiej ofiary dywidendy, może być spółka General Electric, która do 2000 roku należała do najlepszych akcji, w jakie można było w ostatnich dekadach zainwestować. Po 2000 roku pojawiły się problemy finansowe, które wynikły m.in. z nieudanych inwestycji. Sytuacja finansowa zaczynała się od tamtego czasu stale pogarszać i zamiast przerywać lub chociażby zmniejszyć przeznaczone na dywidendy zyski, aby tym podreperować swój budżet, spółka dalej kurczowo trzymała się niedziałającej już strategii. I przez to sytuacja się tylko pogarszała. I w efekcie niecałą dekadę później została już zmuszona do zmniejszenia wypłaty dywidendy. Stało się to jednak o dekadę za późno, tak? Bo spółka do tamtego czasu zdążyła spaść o blisko 90%. Gdyby zdecydowali się na ten krok wcześniej, to możliwe, że nie doszłoby do tak silnego pogorszenia się sytuacji finansowej spółce i akcjonariusze, którzy po 2000 roku weszli w spółkę, mogliby mieć o wiele mniejsze straty
straty, a może nawet w ogóle by ich nie mieli. Dywidendowi inwestorzy, u których z kolei jednym z kryteriów trzymania akcji jest stale rosnąca dywidenda, znaleźli się w pułapce, która kosztowała ich prawie całe zainwestowane w spółkę kapitał. I dla osób, które w komentarzach już chcą pisać, że no tak, ale w międzyczasie przez 10 lat otrzymywało się dywidendę, no nie, wyświetlony na ekranie wykres uwzględnia dywidendy, a strata 90% jest po uwzględnieniu dywidendy, ale brutto, a to znaczy, że realna strata była nawet jeszcze wyższa. Dlatego pod tym względem spółki, które zamiast przeznaczać zyski na dywidendę, przeznaczają je na skup własnych akcji, są w przewadze, bo są w tym kontekście po prostu bardziej elastyczne. Spółka przeprowadzająca buybacki jest bardziej elastyczna i nie musi się bać tego, że w momencie zmniejszenia buybacków lub też całkowitego przerwania skupu własnych akcji, że akcjonariusze wyrzucą wtedy spółkę z portfela. Jest to o wiele mniej prawdopodobne niż przy podobnym zachowaniu z dywidendą. Czyli w przypadku strategii buybacków istnieje większa elastyczność oraz mniejsze ryzyko negatywnego wpływu na kurs po zaprzestaniu tej strategii niż przy dywidendach. I pod tym względem spółka taka ma mniejsze ryzyko, że zapędzi się w kozi róg. I gdy w takiej spółce z taką strategią sytuacja finansowa się pogorszy, to przyjęcie defensywnej pozycji będzie po prostu łatwiejsze. Bo taka firma może bez większych konsekwencji zatrzymać swoje zyski na czarną godzinę, a nie dalej ładować w rynek lub wypłacać te zyski swoim akcjonariuszom, kiedy ich na to nie stać. Krytyka skupu własnych akcji jest taka, że przerwanie robienia tego bezpośrednio wpłynie na sam kurs akcji. Jednak jeśli przez to sytuacja finansowa w firmie zostanie uratowana, albo po prostu wymaga tego aktualna sytuacja, to jest to w sumie, patrząc na to obiektywnie, mniejsze zło. Bo wtedy tylko w krótkim terminie wpłynie to na cenę akcji, ale w długim terminie nie będzie to tak szkodliwe, bo najważniejsze pozostają zyski firmy, które powinny rosnąć, aby firma generowała dla inwestora wartość. Przykład firmy, która skupowała własne akcje i nagle przerwała to robić, jednocześnie emitując nowe akcje, czyli robiąc jeszcze przy okazji dokładną odwrotność buybacków, to firma Pfizer. Pfizer co roku z rynku skupowała między 3 do 6% własnych akcji, w pojedynczych latach, na przykład w 2015 roku, wykupiła nawet 11% akcji z rynku i o tyle procent rósł każdorazowo udział akcjonariusza w spółce. Jednak po 2019 roku spółka nagle przerwała buyback i wyemitowała ponad 200 milionów nowych akcji, co oznaczało nagły wzrost liczby dostępnych w wolnym obrocie akcji o prawie 50%. Oczywiście kurs spółki odpowiednio na to zareagował, ale ogólna sytuacja finansowa nie uległa przez to pogorszeniu. Wręcz przeciwnie. Pozyskany w ten sposób kapitał wykorzystany został do zmniejszenia zadłużenia i nie jest to jedyny przykład czegoś takiego. Tak się robi i z reguły wychodzi na to, że takie działanie nie jest takie złe. Możliwe, że spółki takim sposobem dostosowują się do nowego otoczenia rynkowego, w którym na przykład rośnie koszt obsługi długu przez rosnące stopy procentowe. No ale wracając do tematu dywidendy. Istnieje jeszcze jeden punkt, który w porównaniu z buybackiem czyni dywidendę mniej atrakcyjną. Mowa o podatku. Spółka, aby wypłacić dywidendę, musi najpierw wygenerować zysk netto, co oznacza, że zanim zyski z firmy trafią do akcjonariusza, potrącony zostanie podatek. Jednak na tym to się nie kończy, bo aby inwestor otrzymał takie pieniądze, musi również zapłacić od dywidendy podatek. Mamy więc podwójne opodatkowanie. Raz na etapie wykazania przez firmę zysków i dwa na etapie wypłaty zysków akcjonariuszowi w postaci dywidendy. Przy buybackach podatek naliczany jest tylko jeden raz, tylko na etapie wykazywania zysków, które następnie wykorzystane są do skupu własnych akcji. Temat podatku w dywidendach już dokładniej omówiliśmy w tym filmie, o którym wspominałem, więc nie będę tego drugi raz omawiać. Chętnych zapraszam do tego wcześniej wspomnianego filmu, odcinka. Link do niego znajdziesz również w opisie pod tym materiałem. Tak? Chciałbym również na tym etapie zaznaczyć, że to, co mówię, nie jest krytyką dywidendy. Tak? Nie jesteśmy przeciwnikami jednego i zwolennikami drugiego. Nie jest tak, że jesteśmy spolaryzowani w tej kwestii. Również w naszych portfelach inwestycyjnych znajdują się spółki dywidendowe. Te rzeczy, o których wspominamy, służą bardziej takiemu uświadomieniu o pewnych mechanizmach i zależnościach. No i kolejna rzecz. Ocena spółki pod względem tego, czy stosuje jedną strategię, czy inną, jest tylko jednym z większej ilości kryteriów, które podlegają ocenie przy dobieraniu kandydatów pod inwestycje. Więc tym materiałem mamy na celu pomóc Ci dokonać takich właściwych interpretacji informacji. Bo jeżeli mielibyśmy hipotetycznie dwie identyczne spółki o identycznych wynikach i jedyna różnica między tymi spółkami tkwiłaby właśnie w tym, że jedna wypłaca dywidendę, a druga stosuje buybacki, to właśnie dla takiego hipotetycznego przykładu większość tego, co powiedziałem, przemawia za tym, że buybacki są lepsze od dywidendy. Ale żeby nie było tak kolorowo, one również mają swoje negatywne strony. Dlatego teraz kilka punktów, które uzasadniają krytykę buybacków. Pierwsza rzecz.
Jednym z częściej wykorzystywanych wskaźników oceny sytuacji finansowej firmy jest jej zysk na akcję. Odkupując swoje akcje, firma naturalnie zmniejsza liczbę w obrocie akcji, więc wykup akcji umożliwia firmie zmniejszenie wyceny, jaką sugeruje wskaźnik, bez faktycznego zwiększenia zysków, co w efekcie doprowadza do takiej iluzji, że wartość firmy rośnie, mimo że w rzeczywistości tak faktycznie być nie musi, tak, bo tylko się zmniejsza ilość w wolnym obrocie akcji. Oczywiście punkt ten jest krytyką zwykle początkujących inwestorów, bo ten schemat jest w pewnym sensie pułapką, na którą doświadczony inwestor, znający te zależności i umiejący sobie to wszystko poprawnie wyliczyć, raczej się nie złapie. Ale z pewnością już nie jeden inwestor, mniej lub bardziej początkujący, błędnie oszacował realną kondycję finansową firmy właśnie przez to, że ona skupowała własne akcje. Drugi punkt krytyki może odnosić się do wynagradzania zarządu spółki, bo może być, że firma skupuje własne akcje tylko po to, aby zwiększyć zysk na akcję, na podstawie której następnie zarząd otrzyma bonus, bo zależność jest prosta. Im mniej akcji dostępnych w wolnym obrocie, tym większy zysk przypadający na jedną akcję. Odnosi się to również do wynagrodzenia z tytułu opcji na akcję w przypadku, kiedy wymagane jest osiągnięcie na przykład jakiegoś docelowego kursu akcji, tak? Bo skup własnych akcji doprowadza do wzrostu ich cen. I bardzo dobrym tego przykładem jest chociażby Meta Platforms, czyli Facebook. No i mamy jeszcze trzeci punkt krytyki. Dotyczy on skupywania własnych akcji w okresie, kiedy ich realna wartość jest mocno zawyżona. Jednak jak już wspominałem, firmę nie interesuje aktualna wartość na rynku, bo przedsiębiorstwo skupuje akcje tylko wtedy, gdy ma na to fundusze, a ma je w okresach dobrej koniunktury. A najwięcej oczywiście w okolicach szczytu hossy, więc wtedy to jest taka samospełniająca się trochę przepowiednia, tak? Mimo tego nie jest to idealne gospodarowanie finansami i krytyka skupywania własnych akcji w niekorzystnych okresach jest z tego powodu zrozumiała. Więc podsumowując, zarówno dywidenda, jak i skup własnych akcji mają swoje plusy i minusy. Dywidenda jest w pierwszej kolejności dla inwestorów, którym zależy na stałym przepływie pieniężnym, a buybacki dla inwestorów, którym zależy na maksymalizacji zysków. Warto wiedzieć, na czym Ci bardziej zależy i zgodnie ze swoim planem oceniać korzyści mogące wypłynąć z wyboru konkretnej spółki stosującej konkretną strategię. Jeżeli jesteś inwestorem, który ma długi horyzont czasowy i jesteś w trakcie budowy portfela, czyli Twoim celem jest, aby portfel inwestycyjny gdzieś tam w dalszej przyszłości osiągnął znaczną wielkość, tak aby czerpać z niego satysfakcjonujące korzyści, to lepiej inwestować w spółki, które zyski przeznaczają w dalszy rozwój firmy, czyli również skupują własne akcje. Ale gdy zaczniesz już konsumować zgromadzony majątek, możesz przekształcić portfel w taki, który przynosi stały cashflow w formie dywidendy. I w takim scenariuszu ma największy właśnie sens też przejście na spółki dywidendowe. Bo jeśli masz mniejszy kapitał i długi horyzont czasowy, to strategia dywidendowa może wydawać się fajna, bo od razu generuje cashflow, ale to kosztem mniejszych całkowitych zysków, bo przy inwestowaniu dywidendowym sporą część zysków oddajesz po prostu urzędowi skarbowemu. I to nawet w okresie, gdy nie czerpiesz z nich satysfakcjonujących jeszcze korzyści. Więc dywidenda jest spoko, bo daje od razu gratyfikację, ale są lepsze strategie, tak? No i trzeba wiedzieć, kiedy dywidenda jest ok dla Ciebie. I wyprzedzając jeszcze komentarze na temat psychologicznej przewagi inwestowania dywidendowego, psychologia ta działa w obie strony. Z jednej strony dywidenda pomaga akcjonariuszowi przetrzymać spółkę w okresie bessy, bo nawet gdy jest źle, to taka kura może nie zniesie złotych jaj, ale przynajmniej znosi jakieś jaja i to jakoś ułatwia sprawę, nie spisujemy takiej spółki tak szybko na straty, ale z drugiej strony dywidenda może być podtrzymywana przez spółkę nawet kiedy spółkę na tę dywidendę nie stać. Ale mimo to będą płacić, bo zaprzestanie oznacza pożegnanie się z tymi na przykład funduszami, które inwestują w cashflow. Więc jest to taki obosieczny miecz. Przez takie coś firma narażona jest na większe ryzyko, że nie zagospodaruje optymalnie swoje środki i oddaje inwestorom wtedy, gdy będą ich najbardziej potrzebować. I inwestor jest narażony również na ryzyko patrzenia na swoją spółkę tylko z ujęcia dywidendy, bo ona wcale nie jest tak mocno ratująca sytuację. Bo jeśli spółka staje się gorsza, to nawet dywidenda wiele nie da. Mam nadzieję, że rozumiesz te zależności i nie patrzysz na tę strategię zero-jedynkowo, bo jak widzisz, nie da się patrzeć na to zero-jedynkowo, tak? Jak widzisz, jest wiele plusów i minusów dla każdej ze strategii i tym samym mamy nadzieję, że ten materiał pomógł Ci w przyszłości podjąć mądrzejsze decyzje inwestycyjne. Na dzisiejszy odcinek to już wszystko. Daj nam znać proszę w komentarzach, czy stosujesz jakąś konkretną strategię, czy wymienione metody patrzenia na nie są Twoim zdaniem słuszne, te, które wymieniliśmy i czy warto wziąć pod uwagę na przykład jeszcze jakieś inne, czy
czynniki. Jesteśmy zawsze otwarci na rzeczowe dyskusje, więc zapraszamy do sekcji komentarzy. Nie zapomnij dać łapki w górę, suba koniecznie z dzwoneczkiem, żeby nie pominąć żadnego odcinka w przyszłości i mamy nadzieję, że widzimy się niedługo w kolejnym odcinku. Także dziękuję bardzo za Twój czas, za poświęconą uwagę. Mamy nadzieję, że do zobaczenia. Trzymaj się. Cześć.